twoje zdanie, co prawda bardzo krótko boksowałeś w boksie olimpijskim, tak teraz nazywanym. Czy brak tej ligi jest według ciebie błędem, jakąś zapaścią, którą oczywiście widzimy w boksie amatorskim? Powiem ci tak, najgorszą rzeczą jest, jaką ja teraz przez te kilka miesięcy zauważyłem, jest to, że za późno młodzi polscy adepci sztuki pięściarstwa zaczynają, mają możliwość rywalizacji w ringu. To jest naprawdę 13 lat, to jest za późno. Byłem na Złotej Rękawicy Wisły, gdzie przyjeżdżali 15-latkowie z Czech i mieli 80 parę pojedynków. To jest doświadczenie, to jest obycie ringowe, to jest przepaść, nie? I jak mamy rywalizować z takimi zawodnikami? Uważam, że to kategorycznie powinno być zmniejszone, bo przecież to jest w tym wieku, gdzie te mięśnie nie są jeszcze odpowiednio wykształcone, nie ma tej dynamiki, nie ma takiego zagrożenia, wiadomo, jak w wieku seniora, gdzie już taka jest siła potężna. Natomiast tutaj uważam, że to powinno zostać natychmiast zmienione dla dobra polskiego boksu. Jeżeli mamy coś odrodzić ten boks, to powinniśmy... To musimy właśnie od tych dzieci zaczynać. Tak, zaczynać tylko i wyłącznie od tych dzieci, aby mogli rywalizować przede wszystkim oni. Przecież pamiętasz doskonale, jak ja byłem młodszym zawodnikiem, zaczynałem w boksie. Przecież my jeździliśmy co tydzień, co dwa tygodnie na Ligę Juniorów na Śląsku z Wiktorem Jaworzą. To były rywalizacje niesamowite i dzięki tej rywalizacji chłopaków tym samej kategorii wagowej z innych klubów robiły się tak naprawdę wyniki. No Grzegorzu, kończyłeś karierę amatorską w wieku 19 lat. No tam nie miałeś 19 jeszcze. Nie miałeś 19 i zgadzam się z tym. I miałeś ponad 100 walk zrobionych. 130 walk. No to jakiś to jest bagaż doświadczeń, jakiś to jest no, zrobienie tego, tej podstawy takiej do boksu seniorskiego. Tak, pierwszą walkę w senior miałem dopiero mając 90 kilka walk. No to ja już wychodziłem jako doświadczony. Wiedziałem, czego chcę i pierwszą walkę w Wiktorii Jaworzno właśnie toczyłem na hali w Jaworznie. Debiut mój był z walką Zabrze. Z Jarkiem Brzozowcem boksowałem przecież na tym, z chłopem, kurde, 33 lata. Z ręką taką jak dwie moje, ale było fajnie. No i dlatego tutaj to naprawdę chwała działaczom, którzy szukają tych pomysłów, żeby zrobić fajną imprezę, ciekawą imprezę, rzadką imprezę. Tak jak dzisiaj Krzysiu Tabak w Zabrzu. No, co prawda lokal, powiedzmy, nie za duży, ale ten szum za uszami... Już słychać, prawda, atmosferę. Już kibice nie mogą się doczekać, aż pierwsi zawodnicy wyjdą do ringu. Ja nie ukrywam, też chcę zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, na jakim to jest poziomie. Wiadomo, że będą różne walki, bo jednak są zawodnicy, którzy dawno nie boksowali, dopiero teraz specjalnie tutaj na zaproszenie przyjechali, więc nie spodziewam się nie wiadomo czego, ale spodziewam się przede wszystkim fajnych, ekscytujących pojedynków. No tutaj tak sprawdzając, powiedzmy, te 9 walk, których jest na fightkarcie. No dokładnie, liga. Papierowa był walkover i dziękuję. No. I tutaj Europa Wschodnia, Ukraina, tak. Rosja, Ukraina, Rosja. No, czy tutaj nie przeholowano troszkę z tym doborem zawodników? Wiem, no, są różne poziomy. Będziemy mądrzy po finale. No tak, ale wątpię, żeby przyjali kadrowicze, tak? Są różni pięściarze, ja też boksowałem z różnymi pięściarzami, zarówno z Ukrainy, jak i z Rosji. Akurat z Rosji to samymi kadrowiczami, ale z Ukrainy miałem okazje różne, czy to na meczu właśnie tak jak kiedyś był organizowany, Śląsk kontra Lwów i takie. To były wspaniałe czasy i tylko dzięki temu można się rozwijać, właśnie dzięki takim ścieżkom i chociażby tak jak dzisiaj mamy możliwość propagowania boksu właśnie w ten sposób w kopalni węgla, także no, wielka, wielka inicjatywa, chylę czoła przed trenerem Tabakiem, no i, no, no i liczę na dużo emocji dzisiaj. Dziękuję ci, Grzegorz, bo już zbliża się godzina zero i zaczynamy. Dziękuję ślicznie.